budowniczy zawsze da radę. Bob budowniczy nie jest sam. Jak wyjdziesz stamtąd? Jak ty tam wszedłeś? No Jezus, co za gąsienica pląsawica ma. Kuku, jeszcze się wywalił. Remik, ty jesteś jedyny. No wychodź, wychodź. Sprzątaj. Już posprzątałeś? Już skończyłeś sprzątać? Szybko. Ty. A bam! A pum! Nie ma siły. Szejka pociągnąć. Pociągnąć? Daj pociągnąć. To ile ten? Troszkę. Domu. Dokładnie nagrywam. Nagrywasz. Ciebie, jak mówisz do mnie brzydko. Ale nie mówię brzydko. Szejka mówię, że pociągniesz w domu. Domu, to już będzie roztopiony. Gdzie ty jesteś? A kuku! Bam sobie, uważaj. Gdzie ten Remik się... Remik! Stawaj. Ty. Kto to mamie ucieka? Tylko nie zrób bam. O już, patrz, 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 patrz. Patrz, patrz. Nie, nie idź tam. Pa, pa. Pani cię weźmie. Hej, witam w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem Mierzymy. Tak jak mówiłam w filmiku, w którym pokazywałam swoje prezenty urodzinowe, mam kilka rzeczy, które chciałabym zmierzyć, których jeszcze naprawdę na sobie nie miałam, nie mierzyłam, które były kupowane na oko. Także zostańcie ze mną. Ciężko jest nagrać, wiecie, poziomo. Tak, żeby mnie z siebie całą uchwyciłam, dlatego będę nagrywać poziomo, pionowo. Musicie mi wybaczyć. Na pierwszy ogień idą getry. Ja je mam pierwszy raz teraz na sobie. One są z Kika, z takim napisem Love z boku. I ja dostałam po prostu pieniążki w prezencie na to, żebym sobie coś kupiła. Kupiłam sobie te getry, kupiłam sobie takie jeszcze jedne spodnie jeansowe. To Wam zaraz pokażę. Jesteśmy ogólnie w mojej garderobie, teraz tam są kartony z Remika za dużymi rzeczami jeszcze, które ma na siebie. Także to jest pierwsza rzecz, to są getry i zaraz Wam powiem, ile one kosztowały. To jest tak, rozmiar 40. O, getry wiadomo się rozciągają, metki od razu wyrywam, nie lubię metek. I one kosztowały 14,99, także niewiele. Później mamy bluzę, ja Wam ją pokazywałam też w filmiku, oczywiście Was odsyłam. To jest, co najlepsze, to jest, słuchajcie, rozmiar S. I ona jest, zobaczcie, ile ja mam jeszcze tutaj luzu, no nie? O, widzicie? Fajna jest, z kapturem. Założymy kaptur, zobaczymy, jak będzie wyglądać. No. Fajna. I tak do getrów ją ubrałam. Fajnie. Powiem Wam, ja lubię takie sportowe. Ja niby już mam 32 lata skończone, ale ja lubię takie sportowe ubiory. Mi jest tak po prostu wygodnie, komfortowo się czuję, szczególnie po domu, czy jak gdzieś jadę tylko do sklepu i tak dalej. Także fajnie, fajnie, jestem zadowolona. Lecimy dalej. Tutaj mamy moją koszulkę z Vansa, którą dostałam ostrość na urodziny od Tadeusza, bardzo fajna, ale musiałam też te spodenki zmierzyć, bo jeszcze na sobie nie miałam i ogólnie tak się to prezentuje. Trzecia rzecz, bo w ogóle teraz zauważam, jakie brudne lustro tutaj w tym miejscu obkidane, przepraszam Was bardzo,
Fajnie się czuję, powiem Wam, szczerze mówiąc. Ja ubrałam sobie swoją koszulkę na ramionczkach. Ta narzutka jest właśnie z lumpeksa i spodnie są z Kika. One tutaj mają taki pasek, tylko że nie podoba mi się za bardzo to, że widać guzik. Musiałabym to przesunąć, widzicie? Z wysokim stanem i one nie są takie sztywne bardzo, one są takie elastyczne. Więc spoko, a ta narzutka ją kupiłam z myślą o mojej mamie. I po prostu chyba ją dam. Ta narzutka kosztowała grosze, bo to było na kilogramy w lumpeksie, w Chemku kupiona. I jeszcze mam dwie, polerko i narzutkę, także patrzymy dalej. Tak będę nagrywać, bo żeście spodnie widzieli, a mam te same dżinsy, nie przebieram ich, tylko pokażę Wam polerko. Ogólnie przepraszam Was za te brudne lustro, teraz się zorientowałam, jak jest, że mogłam je umyć przed nagrywaniem, ale w ogóle tego nie zauważyłam. Już nie mówiąc o moim dzisiejszym makijażu, w ogóle tam jak stara baba, w ogóle mi się nie podoba. Ale już jest południe, więc niech ten makijaż zostanie taki, jak jest. Jakoś to przyboleje. Także polerko się prezentuje tak. Tutaj ma takie marszczone rękawki. I to też było kupione w lumpeksie na wagę. I on jest taki błyszczący, widzicie? Także naprawdę idzie. Fajne rzeczy czasami wyhaczyć. I to jest rozmiar 42. Jeszcze mam coś takiego. Sama nie wiem, czy to jest bolerko, czy to jest narzutka taka bardziej. Tutaj. O, widzicie? Tu mogę się zakryć. Chociaż śmiesznie to wygląda. No. I ona była chyba najdroższa. Bo ja w sumie... Tak, bo to było wycenione. I ona kosztowała... coś 15 zł. No, coś koło tego. Także... W sumie płaciliśmy 20 zł w lumpeksie. Jeszcze mam jedną rzecz, spodnie z piżamy, to Wam już nie będę mierzyła, tylko Wam pokażę tak, o, bo ja kupiłam to coś, tamte bolerko, narzutkę i spodnie z piżamy. Fajnie, ja lubię takie narzutki, takie rzeczy sobie narzucić, szczególnie w lato, czy na wiosnę, czy na jesień, także jestem zadowolona. I jak widać, też można dostać fajne rzeczy w dużych rozmiarach. Szczególnie jeżeli chodzi o Kik, tam to już wiadomo, są większe rozmiary. A jeżeli chodzi o piżamkę, to jest Grinch. To są też spodnie z piżamy i to są dziecięce, ale ja je sobie wzięłam, bo stwierdziłam, że to jest bawełna, więc na pewno się w nie zmieszczę i się zmieściłam. To jest na wzrost w sumie do 158, no ja mam 162-3 cm, także są na mnie dobre i fajnie, jestem zadowolona. Także to by było na tyle. To są rzeczy z lumpeksu, które kupiamy w tamtym miesiącu. I rzeczy, które można powiedzieć, że dostałam na urodziny, bo dostałam na nie pieniążki, więc sobie kupiłam getry, spodnie, bo ostatnio dużo getrów mi się popruło i zużyło już, bo ja mam tak getry do głównie do chodzenia po domu, więc zakupiłam sobie jedną parę spodni i tyle, cześć! 13:25. Mam już po nią jechać? O która jest? 13:15. Nie, za chwilę, tak 20 po. Dobra. Dobra, już kończę. Tam prania. Także ja się już dzisiaj będę z Wami żegnała. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i cieplutko miłego dnia. Do zobaczonka.